Witamy wszystkich w Ostoi Natury. Dzisiaj kolejny dzień z firmą Mandam. Ze mną jest Jarek, jeden z głównych konstruktorów firmy Mandam, który nam dzisiaj ze szczegółami opowie o kolejnej maszynie w ich ofercie. Dokładnie. Postaram się przybliżyć budowę tej maszyny. Jest to Best kultywator przedsiewny, który postara się zastąpić wcześniejsze kultywatory przedsiewne Flex i Coop z naszej oferty, które zostały wycofane. I przybliżymy wszystkie opcje tej maszyny, jak i budowę pokrótce i zastosowanie. I może proponuję zamknąć maszynę, będzie lepsza prezentacja, lepiej będzie widać wszystkie elementy. Wszystkie elementy. Okej. Główną częścią maszyny jest składana hydraulicznie trzyczęściowa rama, na której są przymocowane zęby. Maszyna występuje w dwóch szerokościach roboczych, jest to 4 metry oraz 6 metrów. W wersji 4-metrowej mamy 52 zęby, niezależnie od ich rodzaju, natomiast w wersji 6-metrowej zębów jest 70. Możemy zastosować 3 rodzaje zębów. Najlżejsze zęby nadające się na lekką pracę na lekkich ziemiach, dobrze spulchniające oraz zruszające glebę. Są to zęby proste o przekroju 32 na 12. Do ziem średnich stosujemy również ząb prosty, który ma przekrój 45 na 12. Natomiast do ziem ciężkich stosujemy zęby typu S o przekroju 32 na 12. Zęby te oprócz zruszania i napowietrzenia również mieszają glebę. Są to stałe elementy tej maszyny. Oprócz tego możemy sobie wymieniać i dobierać sekcje przednie i sekcje tylne. W sekcji przedniej mamy założoną obecnie włókę sprężystą, która ma za zadanie wyrównać teren oraz rozbić bryły przed pracą zębów. Jest ona sterowana hydraulicznie, więc można sobie w trakcie pracy ją opuszczać lub podnosić w zależności od potrzeby. Możemy tutaj również zastosować zacieracze śladów ciągnika oraz włókę prostą, która wyrównuje teren pola przed zębami i jest amortyzowana na sprężynie. Ostatnimi sekcjami tylnymi są walce. W obecnej konfiguracji jest założony walec podwójny z belką z pazurkami przed. Pazurki mają za zadanie wyrównać zruszoną glebę przed walcem, natomiast walec dogniata i w przypadku podwójnego rozbija pozostałe bryły. Walce są o średnicy 300 mm. Możemy zastosować również walec pojedynczy do ziem lżejszych. Wał pojedynczy o średnicy 300 mm. Również w konfiguracji z belką z pazurkami lub bez, w zależności od potrzeby. W tej maszynie możemy konfigurować sekcję tylną oraz sekcję przednią niezależnie, czyli możemy sobie odpowiednio dobrać pod swoje zapotrzebowanie dowolną sekcję przednią oraz dowolną sekcję tylną, dodając do tego odpowiednie zęby. Do regulacji głębokości pracy maszyny służą 4 koła umieszczone w ramie głównej oraz po jednym kole w ramach bocznych. W maszynie zastosowano mechaniczną regulację głębokości pracy realizowaną za pomocą korby sprzężonej z gumowym kołem. 2 koła umieszczone są w ramie głównej, po jednym kole umieszczono w ramach bocznych. Każda z 3 sekcji walców amortyzowana jest za pomocą 2 amortyzatorów sprężynowych, które posiadają wstępną regulację napięcia pracy.
to tyle, jeśli chodzi o teoretyczną budowę tej maszyny i zastosowanie poszczególnych elementów. Zapraszamy do testów na polu.